ten dzisiejszy dzień w liturgii nazywamy uroczystością Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. To może też dlatego w psalmie dzisiaj znajdujemy słowa, które mówią: podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pana. Skrótowo często mówimy Boże Ciało, ale to także krew Pana. I właśnie w tym psalmie, który dzisiaj Kościół nam daje w 116, także w jego drugiej części, bo w różnych tłumaczeniach jest on podzielony na pół, znajdujemy prawdę o ofierze, którą składa lud Bogu, wylewając 3 litry oliwy jako znak uwielbienia Boga. Dzisiaj tą naszą ofiarą jest ciało i krew Pana, którą obnosimy po uliczkach naszych miast, naszych osiedli, naszych wiosek, po to, by powiedzieć, że chcemy publicznie oddać Mu chwałę, tak jak czynili to Izraelici w tym publicznym uwielbieniu Boga. Chcemy, aby był i w czasie liturgii z nami, ale także w naszej codzienności.